dniu dzisiejszym mamy kolejny etap, drugi zawody okręgowe w udzielaniu pierwszej pomocy. Bardzo zależy na tym, żeby dzisiejsza młodzież dała z siebie przede wszystkim czystą rywalizację, żeby jak najwyższy poziom później reprezentować, drużyna zwycięska mogła na zawodach ogólnopolskich w udzielaniu pierwszej pomocy. No i będzie prawdopodobnie taka akcja, Są to Mistrzostwa Pierwszej Pomocy organizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Biorą w nich udział drużyny z Białegostoku, z Łomży i z Wysokiego Mazowiecka. Tu nie dotyka Pani, trzyma Pani rękę, zaraz się zajmiemy, żeby Pani siedzi. O Jezu, kobieto, szybko! Nie, Pani, też spokojnie, już! Proszę, spokojnie, bierzemy, spokojnie. Drużyny mają do pokonania 5 stacji i na jednej stacji wykazują się znajomością wiadomości o Polskim Czerwonym Krzyżu i o pierwszej pomocy. I następnie udają się na poszczególne stacje, gdzie będą wykonywać swoje czynności ratownicze. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce, pojedzie na Mistrzostwa Krajowe. Pozoracje są bardzo różne, na przykład upadek z wysokości, wypadek samochodowy, potrącenie rowerzysty, atak serca, oparzenie, padaczka, bardzo wiele różnych sytuacji. Proszę, spokojnie. Pana boli gdzieś na ręce, jak dotykam? Tutaj boli, czy nie? Macie wodę? Słuchaj. Już, proszę Pani, zajmiemy się tym. A co się stało? Jest Pan chory na serce? Pozycja półleżąca. A jak Pani uważa? Pozycja półleżąca. Przesadzamy Pana. Przesadzamy. Delikatnie. Zawało, poszkodowany skarży się na ból po lewej stronie klatki piersiowej promieniujący do lewego ramienia.